No, Paul Ferry jest, wpływa właśnie do portu Gdańsk. Jesteśmy na molo Brzeźnie, taka dzielnica w Gdańsku. Tu jest molo bezpłatne. No i plaża. A mamy dzisiaj, którego mamy dzisiaj? Niedziela. Niedziela 12, proszę Państwa, stycznia już, tak, 2020. Więc to nie jest lato, ani jesień, tylko to jest zima, po prostu to jest zima dzisiaj. No, 20 grudnia. O. I tam widać latarnię morską. O. Latarnia morska jest tu, o. A tu statek płynie. Paul Ferry jest, no, z pasażerami, samochodami. No, ten prom pływa do Szwecji. Do Szwecji można sobie popłynąć. Paul Ferry jest. Polska linia promowa. A tu mamy na wejściu takiego diabełka. No, diabełek sobie nawet orkiestrę mu przykleili. Diabełek Gdański Lew Hevelion się nazywa. Fundatorem jest Sao Neptun, ta spółka, którą w rękach wazów i wodę nam sprzedają. Adamowi sprzedał spółce Sao Neptun i ona takie diabełki teraz robi. Jak widać, diabełki są wszędzie po Gdańsku porozstawiane. Tu mamy plażę. No i tutaj jest wieża. Wszędzie są kamery, jak widać też. Nie tylko my mamy kamerę, Pomorska Telewizja Narodowa. Ale to też są kamery. No, prom płynie. A tam grzebią i grzebią, bo chcą bursztyn znaleźć pewnie. Przepraszam pana. No, tu nawet z wózkami jeżdżą z dziećmi. Po plaży ostro dają. Tu się karmią mewy. No, łabędzi nie ma dzisiaj, bo też łabędzie tu pływają. Ale łabędzi nie widać. Za to szukają bursztynu na tych wszystkich tam wyrzuconych przez morze glonach zgniłych, zgniłe glony. No tutaj jest kierunek już Sopot. Tam widać molo w Sopocie. O! Nie wiem, czy zobaczymy, ale generalnie tą stronę się idzie do Sopotu. Co niektórzy tam idą do Sopotu, bo lubią takie spacery do Sopotu pod brzegiem morza. Proszę bardzo. No, mewy tutaj buszują, dokarmiają te ptactwo. Tu z psami latają, dziurki kopią z dziećmi, tam różne rzeczy się robi na plaży. O, tam też piesek. No, niektórzy to siedzą w grubej rybie i się opasają, znaczy najadają, prawda, żeby być grubym jak ryba, no. Też, żeby być grubym jak ryba. Także to tak wygląda. No właśnie prom już pływa. Prom już pływa. Już za chwilę będzie mijał ten latarnię morską. Już widać, że chodzi już do portu Gdańsk. No i tam dopłynie do nabrzeża. Na Westerplatte ma swoją keję, gdzie zasumuje. No i ci, co podróżują z promem, wyokrętują się. No oczywiście samochody też ciężarowe, które tutaj są wożone, nie? Tak to wygląda. Tak to wygląda, molo Brzeźnie cały czas jest zapełnione. No, może operator kamery przejmie kamerę. Teraz idziemy dalej. O, pokażemy morsów teraz, bo morsy się kąpią. Właśnie widać, jak morsy wchodzą do wody, bo to jest ta godzina 12. Generalnie wtedy o 12 tak samo na Stogach Gdańskich, tak samo Brzeźnie. O 12 morsy się lubią zbiera wodowody udać, jak widać. Przybliżenie zrób tam tych morsów, pokaż. No, i tam zimno nie jest, bo dzisiaj temperatura powietrza gdzieś 4 stopnie. A ten prom widać, jak tam chodzi też, nie? No i morsy idą dalej, no bo morsy lubią głęboką wodę, jak widać. Morsy lubią głęboką wodę, no i zimną wodę lubią, bo dla nich taka temperatura to jest nawet za gorąco, można powiedzieć, bo jak ja z nimi rozmawiałem, to oni wolą niższe temperatury, wtedy lepiej się im to w organizmach przyjmuje. Idziemy dalej. Tak,
No pokazuj tu mocno. No tam idą dalej jeszcze. Pokazuj, pokazuj. O tam jeszcze Święty Mikołaj z tym. Zobacz, pokaż tu do Mikołaja. Jeden Święty Mikołaj do końca się jeszcze nie rozebrał, jak widać. Nasi widzowie zobaczą, tam jest Święty Mikołaj, czapka mu została tylko, a resztę zdjął. Tam jakaś biała foka, biała foka. Pokaż ćwiczenia. To są ćwiczenia, no pokazuj, pokazuj co. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No jak widać, rozgrzewkę robią podwodną, ciepło im się robi wtedy bardziej, no bo nawet powiem więcej, ta woda i tak jest dla nich za gorąca. Normalnie to w zimę, to przy minusowych temperaturach, to im nawet lepiej wchodzić do wody niż dzisiaj, kiedy jest plus 4 na dworzu. Zanurzenie paryskopowe. O, zanurzenie paryskopowe. No i cycki musiały zanurzyć kobiety teraz. Gimnastyka małżeńska, raz, dwa. Małżeńska. Coś tam mało tych facetów jest, więcej kobiet. Jaka to gimnastyka małżeńska, jak mąż w domu został? Chyba mąż w domu został, co? Pokażę tam. Co one tam robią? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Instruktor gimnastyki podwodnej robi swoje. No i podskoki pod wodą też są. No a tam do foki jakiś lew morski dopływa, pokaż to. Do białej foki płynie lew morski. Jak widać. No, także już kończą tę swoją zaprawkę, gimnastykę i tak dalej podwodną. No, większość kobiet, jak widzę tutaj, odważne są kobiety, mężczyzn jest niewielu. No, parę sztuk tylko. No, a tam widać okręty, można pokazać. Okręty widać, na ledzie stoją, no bo dzisiaj niedziela, porty nie pracują, więc muszą czekać na swoją kolej wyjścia do portu. Tak to jest. No także pozdrawiam z Gdańska, wasz fotoreporter Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Dziękuję bardzo.